Przepraszamy za zamieszanie związane ze zmianą miejsca, niezależne od redakcji. Cieszymy się, że Państwo przybyli, mimo wszystko tak licznie. Mamy nadzieję, że jeżeli jeszcze jakieś osoby będą docierały, to tutaj uda się zrobić troszeczkę miejsca, żeby miały gdzie wejść. Chciałbym serdecznie przywitać dzisiejszych gości, którzy będą dyskutować o nowym numerze. Pozwolę sobie przedstawiać od lewej strony. Pan Lech Jęczmyk, eseista, publicysta, tłumacz. Pan Bartłomiej Sienkiewicz, analityk i publicysta. Pan Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta. I redaktor naczelny Rzeczy Wspólnych, Bartłomiej Radziejewski. Ja nazywam się Krzysztof Bosak, będę prowadził tą dyskusję. I tak, chciałbym w pierwszej kolejności poprosić naczelnego Bartka Radziejewskiego, który napisał największy tekst w tym numerze i być może największy tekst kiedykolwiek opublikowany w Rzeczach Wspólnych. Esej otwierający numer. Esej poświęcony przede wszystkim wolności. Bartek spróbował sformułować nieliberalną koncepcję wolności, więc ja oddam Bartkowi głos, prosząc go o to, żeby w kilku zdaniach powiedział, dlaczego zdecydował się napisać taki tekst i co w nim jest. A później wiem, że panowie znają ten tekst, więc poprosimy o głosy krytyczne. Dobry wieczór Państwu, dziękuję, że Państwo mimo problemów, żeście licznie przybyli. To taki też trochę wolnościowy, czy antywolnościowy aspekt, gdy w ostatniej chwili okazuje się, że są problemy lokalowe. Jeżeli chodzi o ten tekst, no to Krzysztof postawił pytanie w ten sposób, że zmusza mnie do usprawiedliwienia się, dlaczego jest taki długi. Rzeczywiście trochę sobie tym razem pofolgowałem, ale mam poczucie, że on musiał być długi, dlatego że materia jest bardzo złożona. Ja nie będę go oczywiście streszczał dokładnie, postaram się powiedzieć, dlaczego go napisałem i jakie są najważniejsze jego punkty. Pierwsza rzecz jest taka, że mamy obserwację i silne poczucie, że wolności mamy coraz mniej. I to widać w wielu wymiarach, właściwie we wszystkich wolności. Ciągle o niej słyszymy. Nasza cywilizacja jest cywilizacją wolności, prawda? Wolność jest pojęciem, którego Zachód najbardziej jest dumny i którym przez lata przyciągał inne kultury, a dzisiaj obserwujemy proces erozji wolności. W Polsce widać to z pewnych względów w stopniu szczególnym, żeby nie ciągnąć z listy przykładów zbyt długo, no to wskażę tylko kilka. Największa liczba podsłuchów w Europie, afery związane z podsłuchiwaniem dziennikarzy, wobec których opór jest bardzo słaby. Erodująca wolność gospodarcza, gąszcz przepisów, który skazuje przedsiębiorców na całkowitą arbitralność urzędów i urzędników. Prawo prasowe z czasów stanu wojennego, na mocy którego można właściwie każdego publicystę, dziennikarza pociągnąć do odpowiedzialności za krytykę władzy. To wszystko są przykłady tego, że z wolnością nie jest u nas najlepiej. No i teza jest też taka, że jest coraz gorzej. Widzimy zanik debaty publicznej. Republikański ideał zakłada rządy poprzez dyskusję, więc to, że każda istotna decyzja polityczna, która nas dotyczy, musi być przedyskutowana publicznie, zanim zostanie podjęta. No mamy mnóstwo przykładów tego, że jest dokładnie odwrotnie. Sprawa ACTA jest tutaj charakterystyczna, prawda? Trzyletnie ponad negocjacje utajnione i spóźniony opór dopiero w samej końcowej fazie, tuż przed podpisaniem dokumentu. Tutaj akurat opór społeczny się pojawił, a w wielu innych sprawach nie ma go zupełnie.
minister Sikorski ze swoim wystąpieniem berlińskim, zasadniczym, jeżeli chodzi o to, co proponował dla Polski, nie skonsultował go ani z parlamentem, ani z mediami, nie było wokół niego żadnej debaty. Zmiany w systemie emerytalnym dotyczące naszych pieniędzy, naszej własności, również nie dyskutowane, wprowadzone przez rząd i następnie poddane takiej propagandowej dyskusji post factum. Listę przykładów można by ciągnąć bardzo długo, natomiast nam chodziło w tym numerze nie tyle o opis, co o wyjaśnienie tego zjawiska, o zanalizowanie, dlaczego tak się dzieje. No i tu rzecz zaczyna się robić skomplikowana, bo dotyka kwestii filozoficznych, dotyka problemu liberalizmu jako ideologii wolności, jego strukturalnych wad, które moim zdaniem sprawiają, że wypacza on pojęcie wolności, obracając ją stopniowo w jej przeciwieństwo. Kompletna koncepcja wolności, republikańska koncepcja wolności zakładała jedność trzech elementów. Wolności wewnętrznej i dwóch zewnętrznych, czyli negatywnej i pozytywnej. Wolność wewnętrzna, jak starożytni Grecy uważali, to zdolność do panowania nad sobą, nad niższymi częściami duszy, jak to nazywał Platon i inni, która jest punktem wyjścia absolutnie. Człowiek, który sam nad sobą nie panuje, który nie jest autonomiczny, również intelektualnie, że nie potrafi samodzielnie analizować rzeczywistości, może być wolny tylko w sposób pozorny albo perwersyjny. Dalej jest wolność negatywna, a więc nieingerencja, to, że właśnie urzędy czy inni ludzie nie mogą arbitralnie decydować o naszym losie, i wolność pozytywna, utożsamiana najczęściej właśnie z republikanizmem, rozumiana jako uczestnictwo i możliwość kontestacji władzy. Te trzy elementy są niezbędne, żeby mówić o prawdziwej wolności w sytuacji, gdy któryś z nich zostaje wyjęty z tej konstrukcji, to ona się sypie. I właśnie z czymś takim mamy w moim przekonaniu do czynienia. Liberalizm w pewnym momencie zawłaszczył pojęcie wolności. Dzisiaj jakbyśmy wyszli przed grawitację, zapytali przechodniów, jaka ideologia jest ich zdaniem ideologią wolności, to podejrzewam, że miażdżąca większość powiedziałaby, że liberalizm. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Ideę wolności sformułowali starożytni Grecy, potem rozwijali ją Rzymianie, potem fundamentalny wkład wniosło chrześcijaństwo. Dopiero kwestia państwa prawa, gwarancji konstytucyjnych i tej wolności negatywnej to jest wkład liberalny. Tymczasem liberalizm zawłaszczył pojęcie wolności i je wypaczył, redukując właściwie do wolności negatywnej, do ingerencji. Izajasz Berlin w XX wieku już twierdził wręcz, że jakiekolwiek mówienie o wolności pozytywnej grozi totalitaryzmem, że to taki perwersyjny model zmuszania do wolności. No i poniekąd efektem tego jest to, co nad czym dzisiaj często ubolewamy, czyli apatia, niechęć do uczestnictwa w sprawach publicznych, wycofywanie się ludzi z partii politycznych, ze związków zawodowych, nawet z wyborów, chociaż postawa elit jest zazwyczaj taka, że do wszelkich istotniejszych działań obywatelskich się ludzi zniechęca, natomiast akurat wybory to jest coś, do czego się zachęca, no bo wiadomo, one przedłużają jej władzę. Nie będę tego szczegółowo opisywał, to może ewentualnie później, jeżeli chodzi o szczegóły, to zachęcam Państwa do lektury, mimo że tekst jest rzeczywiście długi. Natomiast co bym chciał jeszcze powiedzieć, że finał procesu wypaczania, moim zdaniem, pojęcia idei wolności można opisać za pomocą metafory Dostojewskiego, którą potem Sloterdijk rozwinął. To jest metafora kryształowego pałacu, a więc takiej gigantycznej budowli, którą Dostojewski w drugiej połowie XIX wieku zobaczył w Londynie, ze szkła i stali, która symbolizowała jego zdaniem kwintesencję tego, co obiecuje zachodnia nowoczesność, a więc wprowadzenia całej populacji do takiej wielkiej przestrzeni wiecznego dobrobytu, rozumianego przede wszystkim jako konsumpcja. Kryształowy pałac to miejsce notorycznej konsumpcji, kultu nowoczesnego bala, jak mówi Sloterdijk. I myślę, że Polska jest ciekawym przykładem tego, jak to wygląda.
My często idealizujemy Solidarność, ale zapominamy, że nawet za PRL-u ta tęsknota za westernizacją, za demokracją liberalną i kapitalizmem była również tęsknotą za konsumpcją, żebyśmy mieli wreszcie prawdziwą czekoladę, a nie wyroby czekoladopodobne, prawda, porządne samochody, a nie maluchy, etc., etc. W III Rzeczpospolitej konsumpcja zaczęła odgrywać absolutnie zasadniczą rolę. Rosła dużo szybciej niż produkcja. Za pomocą twardych wskaźników makroekonomicznych z lat 90. 2000 można pokazać, jak model rozwoju oparty na konsumpcji w Polsce realizowano. Na 2007 rok, jeżeli chodzi o polską politykę, to bardzo charakterystyczny moment. Moim zdaniem moment, gdy właśnie obietnica konsumpcji całkowicie zdominowała myślenie największej części Polaków o polityce. Moim zdaniem taka jest istota tego postpolitycznego kontraktu, który Platforma Obywatelska zawarła z Polakami. Żegnajcie wzniosłe sprawy, koniec ideologii, jak mówi Glucksmann. Odtąd liczy się tylko wzrost i rozwój, liczy się konsumpcja. Zagłosujcie na nas, a my wam pozwolimy konsumować. No i w tym kontekście tego wielkiego marzenia o byciu wśród zwycięzców globalizacji, wśród tej szczęśliwszej części ludzkości, która sobie hedonistycznie używa w Kryształowym Pałacu, wszystkie fundamentalne dotychczas sprawy stają się drugorzędne. Tragedie narodowe, kwestie tożsamości, polityki historycznej, dekomunizacji, walk z układem i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co dalej i co z tym zrobić, jest, samo się narzuca. No i tutaj nie jestem zbyt optymistyczny, prawdę mówiąc. Procesy, które widzimy nie tylko w Polsce, bo odchodzenie od liberalnej demokracji można w stronę systemów bardziej autorytarnych można zaobserwować od kilkunastu lat już na całym świecie. W Unii Europejskiej też dzieją się coraz bardziej niepokojące rzeczy z takim rodzajem augustianizmu, prawda, przy pozorach zachowywania demokratycznych instytucji wyprowadza się władzę coraz bardziej w inne miejsca. Te kolejne instytucje niewspólnotowe na mocy traktatów międzyrządowych powoływane sprawiają, że władza w Unii Europejskiej staje się coraz mniej przejrzysta, coraz bardziej arbitralna i coraz bardziej poza kontrolą. Więc sądzę, że ewolucja jest w najbliższym czasie będzie jednoznacznie niekorzystna dla naszej wolności. No i pytanie, co możemy w tej sytuacji zrobić? Na to pytanie dobrze odpowiada McIntyre, moim zdaniem, postulując tworzenie małych wspólnot, gdzie możliwe jest jeszcze kultywowanie cnót, które są warunkiem prawdziwej wolności, tej harmonijnej, niełączącej wszystkie niezbędne jej elementy. To jest oczywiście strategia niewystarczająca, ale pewna. Natomiast, żeby nie popadać w zbytni pesymizm, no to trochę może zmodyfikuję tezę. Znaczy, sytuacja wydaje mi się na tyle turbulentna, chaotyczna, nieprzewidywalna, że należy się spodziewać niespodziewanego. I w związku z tym rola tych wspólnot polegałaby też na tym, taką wspólnotę staramy się tworzyć m.in. w Fundacji Republikańskiej w Rzeczach Wspólnych z Państwa udziałem. Rola tych wspólnot polegałaby również na tym, żeby czekać na okazję i być gotowym do wykorzystania, gdy sytuacja się zmieni. To tyle ode mnie. Ja zachęcam tych z Państwa, którzy tutaj stoją. Tutaj są z przodu wolne miejsca, nawet chyba z pięć, także można podejść tędy. Proszę się nie bać i wygodnie usiąść, żeby inne osoby też mogły ewentualnie tutaj wejść. W drugiej kolejności o głos krytyczny wobec tego tekstu poproszę może osobę, którą przedstawiam jako pierwszą, pana Jęczmyka, który też proponuje w swoich tekstach i w swojej publicystyce taką, jak i Bartek, długą perspektywę patrzenia na sprawy, o których pisze, autora tomu esejów pod tytułem Trzy końce świata, czyli nowe średniowiecze. Proszę o głos. Dla mnie ideał republikański jest przeciwieństwem ideału
liberalizmu. To muszę powiedzieć. Liberalizm oznacza stawianie prywatnego, własnego interesu na pierwszym miejscu i zaprzeczaniu czemuś takiemu jak interes wspólny. Natomiast republikanizm oznacza, że właśnie dobro wspólne stoi na pierwszym miejscu. Gdzieś niedaleko jest dom, na którym pozostał stary napis Res Publice Suprema Lex, czyli dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem. Ja będę mówił tylko szczegółami. Ja spojrzałem na salę i widzę same przerażająco inteligentne twarze, także będę mówił punktami. Odwoływał się do tego, co pewnie wszyscy wiemy. Otóż ja uważam, że wolność się kurczy, to znaczy jest ograniczana nieustannie, ponieważ znajdujemy się już nie na początku, ale w środku trzeciej fali totalitaryzmu. Przeszliśmy komunizm, hitleryzm, który był tak szczery, że długo nie przetrwał, zaledwie 11 lat. Komunizm, ponieważ kłamał, że chodzi mu o dobro ludzkości, przetrwał te 70 lat, czyli właściwie życie jednej osoby, jednej z radzieckich jeszcze gazet na 70-lecie Związku Radzieckiego, był rysunek takiej komsomołki z okresu rewolucji w chusteczce czerwonej, całkowicie już takie pomarszczone, prawda, staruszka na ostatnich nogach. Otóż trzecia fala polega na tym, że dąży się do utworzenia światowego państwa. Związek Radziecki miał być zalążkiem takiego państwa, dlatego nie było tam nazwy Rosja. Rosja nie miała swojego rządu. Stopniowo miały kolejne państwa dołączać do tego związku. I cele są dwa właśnie. To wspólne państwo i wspólna waluta. W tym celu organizuje się między innymi kryzysy, które jak kiedyś zatytułował to Marek Oramus w takim wywiadzie ze mną, porównywałem to do pożaru w lesie Sekwoi. Otóż las Sekwoi potrzebuje okresowych pożarów, żeby się rozwijać i żeby te olbrzymie drzewa mogły rosnąć. Między innymi ich szyszki pękają tylko w ogniu. Więc każdy taki kryzys to jest przekazanie pieniędzy z dołu w górę. Mniejsze banki są likwidowane, większe są coraz większe i tak dalej. W tej chwili jesteśmy właśnie na takiej trzeciej fali i między innymi polega to na ograniczaniu, zamykaniu wolności. Jak się bronić, co robić? Słusznie powiedział pan o tworzeniu małych wspólnot. Tak. Musimy sobie również uświadomić, że katolicy są wspólnotą we wrogim świecie. Tak jak to było na początku tego ruchu, potem się nam przez chwilę wydało, że rządzimy światem. Nie. I drugie, to trzymać ziemię i domy, czyli własność, bo własność to wolność. Zauważmy, co się dzieje. Ekspansja kredytu, ponieważ kredyt jest w tej chwili podstawowym narzędziem zniewolenia ludzi. Ludziom się wydaje, że mają domy z ogródkiem, mieszkania, tymczasem to wszystko jest własnością banku. Oni tylko mają to spłacać. Banki bardzo niechętnie patrzą na to, że ktoś by chciał przedwcześnie spłacić kredyt. Wszyscy mają być zadłużeni. Wszystkie państwa i wszyscy ludzie z osobna. I tego trzymać się pazurami ziemi i żyć w małych wspólnotach, bo siły, które działają przeciwko wolności, są potężne. Dziękuję. To teraz o głos poproszę pana Rafała Ziemkiewicza. Dziękuję bardzo. Ja właściwie nie chcę się wypowiadać o tekście Bartka, tylko tak trochę obok parę rzeczy dorzucić, bo taki tekst trochę był dla mnie za mądry, parę rzeczy nie zrozumiałem, a to co zrozumiałem, to się w pełni zgadzam, w związku z tym nie czuję potrzeby polemiki.
Natomiast tak, no, symboliczny jest sam ten nasz fakt spotkania, że się okazało, że w Polsce po 20 latach praktykowania wolności nie można zdobyć sali na nieprawomyślne spotkanie tak łatwo. A jeszcze 5 minut przed tym, jak... Nie lewomyślne. No właśnie tak. No i jeszcze 5 minut przed wejściem tutaj dostałem wiadomość o też czymś symbolicznym, mianowicie akurat dzisiaj toczył się taki proces, który niejaki pan rektor Cejnowa z Gdańska wytoczył dziennikarzom Stanisławowi Janeckiego i Dorocie Kani za ujawnienie jego agenturalnej przeszłości, co miało związek z faktem, iż ten pan bezstronnie oczywiście w ruchu moralnego sprzeciwu był liderem takiego ruchu antylustracyjnego na wyższych uczelniach. No i precedens, o którym polega na tym, że pan Cejnowa dla tych dziennikarzy zażądał kary więzienia na mocy paragrafu 212, czego się jeszcze nikt nie odważył w Polsce zrobić. Nie wiem, jak sąd się do tego odniesie, bo to dopiero będzie tam wyrok za tydzień. Natomiast ten, o którym Bartek wspominał, paragraf 212, prawo ze stanu wojennego, które jest tak ciekawie skonstruowane, że każe za odebranie zaufania osobie publicznej, bez względu na to, czy się napisało o niej prawdę, czy nie. Czy jeżeli o złodzieju pełniącym funkcję publiczną napiszemy, że jest złodziejem, to odbieramy mu zaufanie, które jest niezbędne do sprawowania funkcji na przykład ministerialnej, w związku z czym podlegamy karze więzienia do lat 2. I twierdzenie, że on naprawdę jest złodziejem, nie ma tutaj nic do rzeczy i sądu nie interesuje. Tak skonstruowane prawo funkcjonuje w III Rzeczpospolitej. Moglibyśmy jeszcze tutaj wiele podawać przykładów, ale one się wszystkie sprowadzają do takiej, wydaje mi się, że wyjaśnia taką formułę, której użył jeden z publicystów prawicowych, może kontrowersyjnych, ale ta formuła mi się bardzo podoba. Myślę o panu Stanisławie Michalkiewiczu, który kiedyś to opisał całą sytuację tak, że Polacy chcieli wolności, a dostali demokrację i dali sobie wmówić, że to jest to samo. Tymczasem demokracja nie jest tym samym, czym jest wolność. Demokracja też nie gwarantuje wolności. Bogiem a prawdą nic nie gwarantuje wolności. Wydaje mi się, że wolność jest czymś, co jest zadaniem raczej niż stanem istniejącym. Jest rzeczą zadaną, a nie daną. Trzeba się o nią stale upominać, trzeba o niej stale myśleć, ponieważ jeżeli człowiek przymknie oko, to natychmiast grozi mu utrata wolności. Nie tylko ze strony jakichś struktur państwowych, o czym my ze swoim doświadczeniem historycznym najczęściej pamiętamy, że tym, kto nas chce pozbawić wolności, może być tyran. Ale tym, kto nas chce pozbawić wolności, może być również gangster, może być mafia. Skrzykuje się 5 osiłków i pod karą dania każdemu w mordę wymusza od nich jakiś haracz albo coś takiego. Tracimy wolność na rzecz takiego bandziora. Jeżeli ten bandzior funkcjonuje w ramach państwa, któremu otwiera szerokie możliwości działania, no to jest jeszcze trudniejsza sytuacja, a taka sytuacja jest dzisiaj. Ponieważ państwo nasze jest, jak to nazywam, państwem spuchniętym, to on znaczy, on jest z jednej strony ogromny i wchrzania się we wszystko i reguluje przepisami osobnymi, jakie ja muszę mieć zgody i zezwolenia i ilu ludzi prosić o zgodę, żebym sobie postawił w ogródku wsikającego pajaca w fontannie, bo to jest, prawda, wielka budowla, za którą je można włożyć do więzienia, wsadzić, jeżeli nie uzgodnię tego z władzami państwowymi. A z drugiej strony to państwo nie jest w stanie kontrolować swoich własnych agend, które działają w terenie, w związku z czym te agendy są przejmowane przez właśnie jakichś rozmaitych gangsterów albo przez rozmaite lobby, rozmaite koncerny, prawda? Załatwienie sobie ustawy, że każdy kierowca musi się kupić badziewiastą gaśnicę za ileś tam pieniędzy, ponieważ facet, który tę gaśnicę produkuje, sobie takie prawo załatwił, jest jednym z niezliczonych przykładów takiej sytuacji. To, jak skończyła się firma Bestcom, jak skończyła się firma JTT czy Optimus, są prawdopodobnie też przykładami tego, jak to prokuratura, nad którą państwo nie panuje, może się stać narzędziem w ręku jakiejś mafii miejscowej, czy po prostu gangstera, czy po prostu kogoś, kto robi interesy i kto idzie i kupuje sobie prokuratora, albo załatwia to, żeby mu prokurator zamknął do więzienia konkurenta pod jakimś kompletnie idiotycznym zarzutem wyssanym z palca, który się potem po 5 latach po przemieleniu w procedurach sądowych okaże kompletnym idiotyzmem, ale co to zmieni, prawda, i co to zrobi. Demokracja, to myślałem, że Leszek to powie, to ja to przypomnę, że to jest taki ustrój, który wedle klasycznych
bodajże arystotelesowskich założeń. Udaje się tylko wtedy, jeżeli demos rządzący, czyli klasa średnia, góruje liczebnie nad tymi, którzy do demosu nie należą, czyli nad oligarchią i nad plebsem. Plebs nie jest demosem, ponieważ nie kieruje się dobrem wspólnym, tylko się go kupuje. Ja przypominam zawsze, że jeden z głównych ojców, że w ogóle najbardziej demokratyczny, jak się dziś sądzi, dokument świata, jakim jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych, była tworzona przez ludzi, którzy pozostawili w swoich pismach świadectwa, że oni nie cierpieli demokracji, uważali demokrację za rządy motłochu i celem tej konstytucji było nie dopuścić do tego, żeby w Stanach Zjednoczonych powstała demokracja przypadkiem. Żeby nie zamienić siekiery na kijek, to znaczy wyzwoliwszy się spod rządów tyrana, nie popaść w rządy demokratyczne. Słowo demokracja tam nigdzie nie pada. Nie, ale pada, to jest Gouverneur Morris konkretnie pisze o tym, że warunkiem tego, żeby republika sprawnie działała, jest to, że prawo decyzji publicznych może przysługiwać tylko tym, którzy coś posiadają, ponieważ, jak to pisze Morris, jeżeli się, to jest jeden z ojców założycieli, jeżeli się obdarzy prawami politycznymi tych hołyszy, czyli ze Staropolska mówiąc hołotę, czyli tych, którzy niczego nie posiadają, to oni te prawa polityczne natychmiast sprzedadzą bogatym. Nie wiem, czy Gouverneur Morris znał dzieje Rzeczpospolitej Obojga Narodów, które potwierdziły, prawda? Demokracja się w Polsce skończyła w momencie, kiedy wskutek wojen rozmaitych masy szlachty nieposesjonatów wzrosły tak, no, że magnat, który miał dość pieniędzy, żeby tę hołotę karmić, nadziewać jedzeniem, prawda, i dysponować jej kreskami na sejmikach, mógł sobie to kupić, dlatego reforma 3 maja, o czym się dzisiaj nie pamięta, polegała w pierwszym rzędzie na odebraniu praw politycznych ogromnej części szlachty, czyli tym, że właśnie nie posesjonatom. Ale to już, przepraszam, troszkę zabrnąłem w dygresję. Chodzi mi o to, że poza tym aspektem materialnym demokracji, że klasa średnia musi istnieć i powinna górować nad oligarchią i plebsem razem wziętymi, co w oczywisty sposób dzisiaj w czasach państwa socjalnego nie do spełnienia, jest jeszcze coś, o czym Arystoteles nie wiedział i w najczarniejszych snach tego nie przewidział, czyli media elektroniczne i przekaz obrazkowy, który powoduje, że się manipuluje emocjami tłumów jakby w sposób zupełnie bezpośredni. I tutaj jest jakby ciekawym przykładem schyłku demokracji w tym sensie, że system demokracji liberalnej przestał służyć wolności, a zaczął służyć odbieraniu wolności. Myślę, jest to ciekawy przykład Tonego Blaira w Wielkiej Brytanii, Berlusconiego we Włoszech, który wprawdzie został obalony, ale przecież nie przez Włochów, tylko naraził się, tak powiem, międzynarodowym, tak zwanym rynkom finansowym, jak to się anonimowo nazywa, i w Polsce rządy Donalda Tuska. Może ten przykład jest nam najbliższy. No, te rządy rzeczywiście niszczą wolność na każdym kroku. Dlaczego robią to zupełnie bezkarnie? Ponieważ jakby działają na takim cynicznym założeniu, że ci, którzy kombinują, załóżmy, że oznaką myślenia jest czytanie, obcowanie ze słowem pisanym, to jest około 1 000 000 ludzi, a w wyborach bierze udział 15 milionów ludzi. W związku z czym jedziemy na impulsach pozakorowych, jedziemy wyłącznie na telewizji, zwracamy się wyłącznie do tłumu, do plebsu, mówiąc językiem arystotelesowskim, który czym się różni. I to jest w klasycznej pracy etnologa, prawda, jest takie rozróżnienie, czym się różnią ludy cywilizowane od ludów prymitywnych. Otóż ludy cywilizowane to są wedle Malinowskiego te, które mają poczucie historii, poczucie upływu czasu i poczucie, że coś z czego wynika, że jest przyczyna i skutek, a ludy prymitywne to są ludy, które żyją w wiecznym teraz. To znaczy znają tylko chwilę obecną i nie rozumieją jej związku z przeszłością i przyszłością. W tym klasycznym podziale, no, większość światowej opinii mieszkańców krajów dzisiaj demokratycznych to są ludy prymitywne z powrotem, ponieważ nie mają poczucia związku i tutaj w Polsce to widać bardzo dobrze, prawda, że premier może jednego dnia mówić, że odniósł wielki sukces, podpisał porozumienie, które sprawia, że siadamy przy stole. Tydzień później może powiedzieć, że nie podpisze porozumienia, jeżeli ono nam nie będzie dawać miejsca przy stole. Tydzień później może ogłosić, że podpisał porozumienie, które nam nie daje miejsca przy stole i to jest wielki sukces, bo częściowo ochronił Unię przed rozpadem. I każda z tych rzeczy zostanie łyknięta. A w poniedziałek może powiedzieć, że
jest, zaczyna rewolucję legislacyjną i przeprowadza się do Sejmu, żeby jej pilnować, a w piątek może się okazać, że się w ogóle w życiu w Sejmie nie pokazał i żadnej rewolucji nie przeprowadza i już go nikt o to nie pyta. Ponieważ jest pewna grupa ludzi, którzy by mogli zapytać, bo czytają, bo jakoś jeszcze pamiętają, ale ona jest po pierwsze za słaba, po drugie w dużym stopniu spacyfikowana, bo uzależniona od władzy. To jest też jakby cecha obecnej demokracji, że elita, taka w sensie technicznym elita, jest kupiona przez władzę. To bardzo dobrze u nas widać. Ja w ogóle zachęcam do... Mam taką swoją teorię, że tak jak historycy studiują feudalizm na podstawie Królestwa Jerozolimskiego, tego przez krzyżowców założonego, bo tam jakby weszli w czasach, kiedy ten feudalizm się różnie rozwijał w średniowieczu w Europie i tu był tak, bo jakieś tam tradycje go krępowały, natomiast jak przyszli krzyżowcy do Palestyny i tak na gołej ziemi zbudowali feudalizm, to zbudowali coś w stanie czystym. Więc tak uważam, że degenerację demokracji i wolnego rynku w krajach zachodnich zaburza ten obraz, to, że tam były jakieś tradycje, jakieś coś przetrwało. Natomiast to, co zbudowano tutaj, jest właśnie doskonałym przykładem niestety do studiowania całej degeneracji tego systemu, bo to jakby nie widzę... Znaczy najgorsze jest to, że nie trzeba szukać w tym żadnej... Znaczy, że można to wytłumaczyć jakby samą siłą inercji, to, co się w Polsce dzieje, tak? Miała być wolność, ale dlaczego ma być wolność? No, żeby wolność była, to ktoś się musi o nią upomnieć. Ten demos mityczny, ta grupa, ta klasa średnia, czyli ludzie, którzy żyją z pracy własnych rąk, są niezależni od nikogo i mają poczucie wspólnego interesu, o który dbają. Oni się upominają o wolność, oni chcą wolności. To jest republika. Ale była w Polsce ta klasa średnia, w PRL-u nie była. W związku z czym nie miał się kto o wolność upomnieć. Kto by? Byli intelektualiści, jacyś tam, którzy mieli swoje rozmaite fanaberie, ale jak się im da granty, budżety, prawda, i tak dalej, to się zamkną. A jak się ich jeszcze postraszy kaczorem, który im tam chciał przewrócić hierarchię i zlustrować, to już po prostu ma się ich, nie powiem co, w kieszeni. Amerykanie mają takie fajne powiedzenie, bardzo dosadne, jak to Amerykanie. Była przede wszystkim jakby warstwa elity popeerelowskiej, czyli nomenklatury, która miała swoje interesy. I cała demokracja w III RP została zbudowana pod dyktando tej elity peerelowskiej, tej nomenklatury. I to właściwie jakby jest nadal po pewnych przekształceniach, które ta grupa rządząca, ta klasa, na której się władza opiera, wiedząc doskonale, że motłochowi, prawda, w cudzysłowie, której się karmi jakimś tam x-faktorem i ochłapem, nie trzeba nic dawać, trzeba mieć tylko jakby jakieś usadowienie w tym. Żeby się nie rozwlekać, małe wspólnoty, mówicie państwo. No, dlaczego małe? Ja zawsze głoszę, że w ogóle jakby odpowiedzią, i to jest jakby szczególnym paradoksem wolności, że wolność jest to, jeżeli rozumiemy jako ten stan zadany, jeżeli to zadanie, to jest zadanie, które możemy realizować wyłącznie we wspólnocie. I tu jest rzeczywiście przewrotność takiego pojęcia liberalizmu, jaki nadano liberalizmowi w praktyce obecnej, że liberalizm, który atomizuje wspólnoty, jest zaprzeczeniem wolności. Ponieważ nie można się upomnieć o wolność skutecznie w pojedynkę. O wolność się może upominać tylko jakaś wspólnota. Kibice. Pytaniem jest... Słucham? Kibice, ostatnia nadzieja całego człowieka. Kibice są wspólnotą, rzeczywiście małą wspólnotą. No wiem, może nie taką małą, ale i tak jakby już kończę, kwestia przyszłości, kwestia tego, czy interesy wielkich cwaniaków, wielkich oligarchów i takich tworzonych przez niedziwacznych organizmów, prawda, jakichś rozmaitych koncernów ponadnarodowych, czy takich dziwnych, które właściwie stanowią dzisiaj podmioty państw tak zwanych demokratycznych, takich połączeń władzy, biznesu i polityki, czyli partia, grupa finansowa, grupa medialna, prawda, media, biznes, polityka w jednym, bo to takie podmioty ze sobą walczą o władzę w krajach zachodnich dzisiaj, czy te ich interesy przeważą, czy też jakoś inaczej się ten rozwój sytuacji potoczy, to jest kwestia wspólnot, to jest kwestia, kto taką wspólnotę jest w stanie zbudować i na czym jest ją w stanie zbudować. Lewica tradycyjnie szukała tej wspólnoty na interesach klasowych, wydaje mi się, że to jest dzisiaj kompletnie zbankrutowane. Wydaje mi się, że jedyną wspólnotą we współczesnym świecie, co nie jest żadnym nowym odkryciem, jedynym realnym spoiwem wspólnoty jest wspólnota narodowa.
Dlatego ja się z każdym rokiem coraz bardziej staję coraz mniej konserwatystą i konserwatywnym liberałem, a coraz bardziej narodowcem. Jak sam mówię, nacjonistą, bo celowo nie używam słowa nacjonalista, żeby się od tego darwinowskiego elementu nacjonalizmu XIX-wiecznego odciąć. Ponieważ uważam, że to jest naprawdę jedyna realna wspólnota, jaka jest w stanie się stworzyć na wspólnocie języka i wspólnocie kulturowej. Natomiast inne wspólnoty, które się próbuje budować, są wspólnotami sztucznymi. No nie mówię już o takim sztucznym projekcie, jak próba zbudowania Europy, europejskości, prawda, jako jakiejś abstrakcyjnej narodu europejskiego, bo czegoś takiego nie ma i być nie może. Jest rzeczywiście, modyfikując to stare hasło, że najwyższym prawem jest dobro Rzeczpospolitej, ja bym powiedział, że najwyższym prawem staje się dobro wspólnoty narodowej w tych dzisiejszych czasach. Ja jako prowadzący pozwolę sobie na pół zdania polemiki z panem Rafałem, to znaczy polemizując z Radkiem Sikorskim, który w tekście, który został niedawno przypomniany ze Spectatora z 1993 roku, twierdził, że właśnie jedną z niewielu niezależnych majątkowo grup po PRL-u byli funkcjonariusze wojskowych służb. Tak przynajmniej wówczas pisał. Także nie jest tak, że nikt nie był niezależny majątkowo po PRL. No ale poproszę o komentarz do tekstu Bartka Radziejewskiego, który wiem, że będzie chciał wygłosić pan Bartłomiej Sienkiewicz. No tak, ostatecznie ten tekst nas tutaj zgromadził. Ja powiem tak, że mnie w tym tekście się bardzo spodobała pewna radykalna krytyka współczesności. Może dlatego, że ten mój osobisty gwiezdny czas, czyli te lata, kiedy miałem między 18 a 28, to były lata, dokładnie lata 80. I ten sposób myślenia, niezależnie od zmiany, od różnicy kontekstu i od różnicy epok, wydaje mi się takim najbardziej zdrowym odruchem i dowodem, jakby to powiedzieć, zdrowia społecznego. Znaczy mam wrażenie, że pewnego rodzaju rodzaj sprzeciwu wobec współczesności, zdolność do jej totalnego zanegowania po to, żeby można było szukać rozwiązania i szukać przyszłości, jest jednym z takich najcenniejszych instynktów świadczących o po prostu o zdrowiu. I w ten sposób ten tekst mi się bardzo podobał, tak podobnie jak życzę Państwu powodzenia w rozwijaniu tak prężnego środowiska, dokładnie z tych samych powodów, aby Państwa argumenty były coraz bardziej poważne i żeby coraz trudniej można było z nimi polemizować. Bo nie ukrywam, że ten tekst oczywiście w sensie ideowym i w sensie pewnego opisu budzi moją niezgodę. Niezgodę, którą możemy podzielić na dwa elementy, znaczy raz niezgodę zupełnie innych poglądów, zupełnie innego sposobu patrzenia na świat, dwa niezgodę co do, nie wiem, faktów, diagnoz, opisu. I mówiąc o tej drugiej warstwie, o tej warstwie niezgody, bo przecież tylko to jest interesujące, chciałem wymienić takie trzy elementy, które w tym tekście wydają mi się kluczowe. Znaczy, pierwszy z nich to jest pewnego rodzaju powrót do przeszłości. To znaczy, to jest próba diagnozy obecnego świata stworzona na poziomie refleksji o pewnym świecie przeszłym, który jest wzorem, pewną ideą i pewnym ideałem. Otóż wydaje mi się, że jest w tym pewien kłopot polegający na tym, że jeśli ja dobrze pamiętam, czy jeśli dobrze odczytałem McIntyre'a, to będąc bardzo wnikliwym czytelnikiem, krytykiem Arystotelesa, nie ukrywał, że ten pomysł Arystotelesa na pewnego rodzaju republikę cnoty, czy ten pomysł republikański, był adresowany w gruncie rzeczy do elity. Nie był adresowany do stanu trzeciego, ponieważ wtedy stanu trzeciego nie było. Stąd też u McIntyre'a ten pomysł, aby skultywować tego rodzaju refleksję polityczną i moralną w małych grupach, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę, że w społeczeństwie masowym może to być po prostu niewykonalne, że coś się zmieniło w świecie. I mam wrażenie, że ten pomysł na to, żeby szukać rozwiązań na przyszłość w
powrocie do przeszłości jest o tyle trudny, że takich prób było bardzo wiele. Począwszy od, żeby wymienić ostatnio, no mój Boże, ten wielki ruch w islamie od Al-Afganiego jest niczym innym jak próbą właśnie stworzenia nowego świata muzułmańskiego w oparciu o powrót do pewnych przeszłych wzorców. Tych prób w historii świata było bardzo dużo i one, co tu dużo mówić, żadna z nich się nie udała. I to jest mój pierwszy zarzut. Drugi zarzut polega na operowaniu pewnym językiem, w którym pojęcia moralne bardzo mięciutko przechodzą w pojęcia stricte polityczne. I można uznać, że te dwie sfery są ze sobą, muszą być ze sobą związane. I oczywiście w każdym zdrowym społeczeństwie, w każdym zdrowym państwie są związane. Ale kiedy projektujemy pewnego rodzaju przyszłość, to tutaj zaczyna się pojawiać parę znaków zapytania. Pierwszym znakiem zapytania jest to, czy jest możliwe stworzenie republiki cnoty. Otóż wydaje się, że ta cywilizacja, do której się przynajmniej przyznajemy, po straszliwym doświadczeniu wojny 30-letniej doszła do wniosku, że tego rodzaju próba stworzenia ładu państwowego, a także pewnej umowy, czy też pewnej wizji społeczności, która jest oparta o nieredukowalne i niedyskutowalne prawa, może prowadzić tylko i wyłącznie do dalszej serii konfliktów. I właściwie od wojny 30-letniej mamy do czynienia z cywilizacją, w której uczestniczymy. Tu jesteśmy częścią jej na tych samych prawach, co Niemcy i Francuzi. I to nie od 89 roku, tylko znacznie wcześniej. Próby jednak cywilizacji opartej o pewnego rodzaju kompromis, pewnego rodzaju negocjacji. Znam tę krytykę, a więc jeśli się wolność negocjuje, to tym samym ją można właściwie tak wynegocjować, że ona zniknie. Za chwilę do tego wrócę. I trzecim elementem, który budzi mój sprzeciw i zastrzeżenie, to jest element oparty na ucieczkę od kontekstu. A mianowicie, proszę Państwa, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, z jakichkolwiek nie wyprowadzalibyśmy definicji, czy też podstaw ideowych, zakres ludzkiej wolności, zbiorowy i indywidualny, to mamy do czynienia z pewnym faktem, który jest trudno redukowalny. Gdzieś między rokiem 1945 a rokiem 2011 mamy do czynienia z epoką trwającą, jeśli przyjąć tę cezurę, proszę ją traktować umownie, około 60 lat, może 66, może mniej, może więcej, z takim zakresem zbiorowej, w sensie narodowym, a także osobistej wolności ludzkiej, jakiego do tej pory nie było nigdy w dziejach ludzkości. Zakres tych wolności, oczywiście nie dotyczy to Polski w PRL-u, ale dotyczy to Zachodu, był nigdzie niespotykany. I to na każdym poziomie. Zarówno na poziomie realizacji czegoś, co się nazywa celu narodowego, pewnego zbiorowej polityki realizowanej przez państwa narodowe, jak i na poziomie wolności osobistej. Zarówno na poziomie długości ludzkiego życia, zdrowia, jakości życia i możliwości związanych z tym wszystkim wyborem. Bo prawdę mówiąc, wolność zawsze się sprowadza do zdolności do dokonania wyboru. Jeśli się walczy o wolność, to walczy się o zdolność do wykonywania wyboru. I wydaje mi się, że wobec tego kontekstu, który jakby kompletnie uciekł z tego tekstu, ta fundamentalna krytyka jest nietrafiona. Bo ona w gruncie rzeczy sprowadza się do następującego pytania. A kiedy było dobrze? Bo możemy mówić o demokracji szlacheckiej i o republikanizmie sarmackim. No ale tak się składa, że zarówno mało kto czyta BWA, jak i niektórych opracowań ta zbiera w najlepszych latach demokracji szlacheckiej spośród ludu szlacheckiego w Polsce czynny udział w życiu publicznym i to zanim doszło do załamania, jak się ocenia, około 4%. Prawda? 4% traktując szlachtę jako 100%. Wszystkie inne wielkie chwile republikanizmu, zarówno rzymskiego, jak i demokracji z starożytnej Grecji, to były tak naprawdę ułamki.
Tymczasem żyjemy od co najmniej 100 czy 150 lat w warunkach demokracji, znaczy w warunkach społeczeństwa masowego. To zmienia zupełnie reguły gry. Wielkość ojców założycieli Stanów Zjednoczonych polegała na tym, że w momencie, kiedy się to społeczeństwo masowe rodziło, stworzyli pewien mechanizm pozwalający zagospodarować tych ludzi w obrębie zarówno osobistych wolności, jak i czegoś, co można nazwać wolnością zbiorową, czyli zdolnością do wyrażania własnego losu zbiorowego. To tyle, jeśli chodzi o moje zastrzeżenia do tekstu. Ale w tej dyskusji, która się tutaj przewinęła, jest jeszcze pewien rys, o którym chciałem wspomnieć na końcu, bo on jest także obecny i w tym tekście, więc pozwolę sobie tutaj wejść jeszcze w tym fragmencie polemicznym. A mianowicie jest pewien sposób myślenia w Polsce, on jest bardzo zauważalny po prawej stronie sceny politycznej, ale także ma swoje odpowiedniki na lewicy, który sprowadza się do następującej konkluzji. Wyborcy, obywatele, to jest moda. To jest rodzaj mierzwy historii, ogłupionej albo mediami, albo konsumpcją, albo Donaldem Tuskiem, albo telewizją, albo gazetą, bez znaczenia. Znaczy to jest sposób myślenia o swoich obywatelach, w których właściwie traktuje się ich jako byty ubezwłasnowolnione, nie przyznając tym samym a priori żadnej racji ich zbiorowym wyborom. Otóż ja po pierwsze się z tym fundamentalnie nie zgadzam, bo ja powiem otwarcie, ja mam szacunek do większości Polaków żyjących w moim kraju, mam szacunek do ich zbiorowych wyborów, nawet jak ich nie podzielam. Wydaje mi się, że one w paradoksalny sposób, co da się prześledzić przez ostatnie 20 lat, są w pewnym sensie racjonalne. A obawiam się, że ta reakcja redukcji współobywateli i współrodaków do motłochu, czy do takiego bydła, z którego zrobiono papkę w mózgu, jest rodzajem odruchu obronnego, który w gruncie rzeczy tłumaczy szereg klęsk i niepowodzeń w zdolności przekonywania tych właśnie rodaków do własnych racji, albo do trwałego pozostawania na marginesie nie w wyniku represji, tylko w wyniku poglądów, które dla większości Polaków są po prostu egzotyczne i nie do zaakceptowania. W ten sposób właściwie usprawiedliwia się fakt pozostawania w pewnego rodzaju rezerwatem. Pomysł, żeby stworzyć republiki cnoty, które żyją w małych, postbenedyktyńskich środowiskach i przechowują najcenniejsze wartości, to jest pomysł na likwidację wspólnoty. Podczas kiedy mam wrażenie, że to prawdziwe wezwanie republikanizmu polega między innymi na zdolności uznania w innym, nawet inaczej myślącym, współobywatela, którego obowiązki i prawa są podobne do mnie i któremu przyznaję a priori pewną godność osoby ludzkiej, kierującą się sumieniem, rozumem, i nie zakładam z góry, że jego wybór będzie ontologicznie fałszywy. Ponieważ w ten sposób przyspiesza się koniec wspólnoty. A ta jest zaprzeczeniem republikanizmu. I na końcu ostatnia uwaga. Problem braku wolności, ten problem, który właściwie powinniśmy tutaj dyskutować, jest problemem absolutnie realnym. Ja w początku lat 90. W początkach lat 90. byłem w Urzędzie Ochrony Państwa, byłem jednym z tych osób, które przyszły z opozycji i zakładały służby w Polsce. I myśmy mieli wtedy kontakty z Brytyjczykami. Na początku to wtedy była tajemnica, teraz już nie jest. Otóż na początku lat 90. z dumą Brytyjczycy nam opowiadali, że są w stanie przeprowadzić, proszę się nie przejmować, dam sobie radę, że są w stanie przeprowadzić każdą osobę ze środka Londynu na peryferię za pomocą środków technicznych, nie tracąc go z oczu. Myśmy słuchali tego jak bajki o żelaznym wilku, a to był początek lat 90. Problem nadzoru państwowego, problem ograniczania wolności indywidualnych, problem podejmowania decyzji w imieniu obywateli bez świadomości tych obywateli, to jest realny problem współczesnego świata. To jest coś, co jest, co
bardzo chętnie bym się podzielił swoimi poglądami z Państwem na ten temat, ale nie chcę przedłużać sprawy. Ale wydaje mi się, że Pański tekst, jak i parę tekstów w ostatnim numerze, zwraca uwagę rzeczywiście na bardzo niebezpieczny moment, w którym się cała cywilizacja znalazła, przynajmniej ta część cywilizacji, do której się przyznajemy, która dla nas ma jakąś ideową czy emocjonalną wartość. To także się wiąże z mówieniem o konsumpcji. Ja tylko powiem jedną rzecz. Otóż jeśli krytyka bardzo podobna idzie od strony Benedykta XVI, Sloterdijka, akurat nie w Kryształowym Pałacu, tylko w Czasie i Dumie, jednej z moich najsilniejszych esejów chyba, jakie wyszły spod jego piór. A równocześnie to samo mówi guru lewicy Žižek. I mówią właściwie jednym głosem, że coś się stało niedobrego w ostatnich latach, że zostały ze smyczy wpuszczone pewne mityczne energie, które zaczynają zagospodarowywać ludzi indywidualnie i przemieniać naszą cywilizację, co Benedykt XVI nazwał korektą antropologiczną. To znaczy, że rzeczywiście mamy pewien problem i ten problem jest częścią naszej cywilizacji. Jak go rozłożyć, jak go nazwać, gdzie wyznaczyć granice alarmu, to jest pytanie, to jest spór. Natomiast powiem od razu, że będę przeciwnikiem poglądu, że należy się wobec tego zamknąć w małych grupach, ponieważ reszta moich współobywateli to jest rodzaj zombie, którzy już są straceni dla rozumu i dla cnoty. Z takim podejściem, moim zdaniem, Państwo się żegnają z republikanizmem w tempie prędkości ponad świetnej. Dziękuję. Ja jednak spróbuję używać tego mikrofonu i zobaczymy, jak on będzie działał. A proszę tam, żeby ktoś spytał o baterie do mikrofonu może, czy są. Ale pana baterie działają, więc jest... Ale to jest mikrofon, którego pan się pozbył. Represji środowiskowej. No, głosy krytyczne zawsze jest trudniej formułować, jak się okazuje, nawet na poziomie sprzętu. Dziękujemy za tą krytykę. Ja nie wiem, czy Bartek chciałby coś odpowiedzieć. Ja od siebie tylko powiem, że gdyby głos Bartka byłby tak wyostrzony, jak pan to przedstawił, to ja bym się chyba też od niego odciął. Natomiast czytając ten tekst, nie miałem wrażenia, że aż takie potępienia i tak radykalne postulaty Bartek formułuje. No ale może Bartek sam zechcesz coś powiedzieć, bo myślę, że jest na to chyba najlepszy moment. Jak co zrozumiałem ten zarzut o przechodzeniu od pojęć moralnych do politycznych, ale jak rozumiem stoi za tym trochę być może przekonanie o potrzebie rozdziału moralności od polityki. Czy dobrze rozumiem? Nie, Machiavelli. Nie, to jest moja wina. To w takim razie odniosę się do pozostałych. Jeżeli chodzi o ten zarzut zamykania się w rezerwatach, no to jest oczywiście, tutaj dyskutujemy sobie z pozycji osób o różnych światopoglądach, różnych obozów ideowych. To jest, no teraz mi, jednak równość jest, spokojnie wobec mikrofonu. Dobrze, to już może. Rzeczywiście. Zarzut z rezerwatu jest dość klasycznym zarzutem powtarzanym od początku lat 90. wobec środowisk prawicowych. Taka typowa narracja. Wy jesteście sfrustrowani, nieudaczni i dorabiacie do tego ideologię, racjonalizujecie swoją nieudolność. No to jest zarzut moim zdaniem wobec nas w każdym bądź razie fałszywy i generalnie też co najwyżej półprawdziwy. Zganiało getto za ściankowi. Aż tak bym tego nie ujmował. Natomiast jeżeli pan Cienkiewicz stawia nam zarzut zamykania się w rezerwatach, czy zarzut frustracji, tu można by się odwoływać rzeczywiście do znanego diktum o przegranych w transformacji, prawda, którzy od początku lat 90. byli problemem i ci, którzy się o nich troszczyli, też byli problemem i byli ideologami przegranej sprawy, ideologami frustracji.
No to w stosunku do naszego środowiska to się po prostu moim zdaniem zupełnie nie stosuje jako środowiska młodego i to już nie mnie oceniać, ale pozwolę sobie jednak zauważyć, że chyba rozwijającego się. Jeżeli chodzi o generalnie środowiska prawicowe, konserwatywne, no to to jest oczywiście wygodna teza dla obozu, który ma gigantyczną przewagę materialną, symboliczną, jest od początku bardzo dobrze usadowiony w instytucjach wobec ludzi, którzy tak dostępu do tych wszystkich zasobów nie mieli, więc zarzut ten odrzucam. Natomiast jeżeli chodzi o postulat małych wspólnot, oczywiście nie o to w nim chodzi, co pan Sienkiewicz mówi. Nie chodzi o to, żeby się alienować. Chodzi o pewien realizm polityczny. Małe wspólnoty są dlatego dobre, że konstatacja brzmi tak, że ta duża wspólnota, narodowa wspólnota, o której mówił Rafał i z która się zgadzam, jest finałem tego myślenia i tej próby budowania państwa i polityki, dzisiaj jest nie do urzeczywistnienia, po prostu, w wyniku tych procesów dezintegracyjnych, o których mówimy. No, my kiedyś zrobiliśmy numer o neotrybalizmie i on jest takim dobrym kluczem do uchwycenia problemu, gdzie na gruzach tego zatomizowanego społeczeństwa, zatomizowanego przez nowoczesne przeregulowanie, przeabstrahowanie, zniszczenie więzi społecznych, rodziny, wspólnot parafialnych i tak dalej, na gruzach tego tworzą się wspólnoty i to właśnie takie małe, ale dosyć prymitywne, przypominające plemiona, hordy z dawnych czasów. To są te neoplemiona. Są na to badania socjologiczne. W Polsce profesor Szlendak z UMK takie badania prowadził, we Francji to robił Michel Maffesoli między innymi. I one pokazują głęboki proces dezintegracji. Ja się obawiam, że dzisiaj budowa narodu jest po prostu zadaniem nierealnym. Dzisiaj, tak? Znaczy to jest zadanie na wiele lat, na kilkadziesiąt może lat, przynajmniej kilkanaście. Naród, jak Karl Deutsch kiedyś powiedział, to jest wspólnota komunikowania przede wszystkim. To musi być jakiś wspólny język. To mogą być różne języki w tym sensie, że tak jak w pierwszej Rzeczpospolitej mówiono w wielu językach, ale musi być bardziej pojęciowa wspólnota i symboliczna wspólnota, pewna wspólna ojczyzna symboliczna, wyobrażona, prawda? W sytuacji, w której mamy tak głęboką dezintegrację, takie zamykanie się w wyniku procesów związanych po prostu z tym, jak wygląda współczesny świat, społeczeństwo masowe, postkapitalizm, globalizacja, etc., etc. To mogę rozwinąć, ale nie chciałbym zajmować za dużo czasu. Na żądanie ewentualnie. W tej sytuacji po prostu nie sposób wytworzyć takiej wspólnoty komunikowania. Ją trzeba budować i małe wspólnoty tutaj są dobrym pomysłem, dlatego że one są sposobem na przechowanie cnót, na przechowanie wolności i czekanie na sposobność. W sytuacji, gdy będziemy się łudzić, że nic się nie zmieniło, że narody sobie funkcjonują tak jak do tej pory, to po prostu łatwo możemy stracić te wszystkie wartości, na których nam zależy. I to nie jest konstatacja w rodzaju wszyscy poza nami to motłoch czy polityczne zombie. To jest, bym powiedział, raczej pewien rodzaj realizmu. No mówię, tu odwołujemy się i do badań socjologicznych, dobrze udokumentowanych i do różnych diagnoz intelektualnych, filozoficznych. W mojej ocenie takie proste zbywanie tych tez jest właśnie niebezpieczne, dlatego że sprawia, że przestajemy widzieć zagrożenia. Pan Sienkiewicz zarzucił mi też, że nie dostrzegam tego wspaniałości naszej epoki, jeżeli chodzi o powszechność wolności, ale z drugiej strony sam pan powiedział, że z problemem zagrożeń dla wolności mamy do czynienia. Cezura, absolutnie.
No więc uznaję, że sam pan obalił poniekąd swój zarzut, bo właśnie taka jest wymowa mojego tekstu, przynajmniej chciałem, żeby taka była. Oczywiście żyjemy w cywilizacji wolności, od tego wyszedłem dzisiaj podczas naszej dyskusji. Oczywiście wolności nigdy nie było tak wiele. Natomiast problem polega na tym, że fundamenty kruszeją, prawda? Że fundamenty kruszeją tej wolności i wyraźnie mamy do czynienia z procesem erozji wolności, który nie jest przypadkowy. Sam pan powiedział o różnych diagnozach z różnych stron ideowego sporu, które na to wskazują i który będzie postępował, o ile o te fundamenty się nie zatroszczymy. To tyle ode mnie. Dziękuję.